Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mam dzisiaj piątek, czwarty dzień listopada. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Seria kilku wzrostowych sesji z rzędu na polskiej giełdzie wczoraj została przerwana, ale można było tego oczekiwać po środowym wystąpieniu szefa amerykańskiego banku centralnego, który zapowiadał, że kolejne podwyżki stóp procentowych jeszcze są przed nami. Przypomnę, że w środę po wypowiedzi prezesa Fedu amerykańskie rynki dokonały głębokiej przeceny, dokonała się na tych rynkach głęboka przecena. Jeżeli chodzi o indeks Nasdaq, to sięgnęło to wtedy ponad 3%. Oczekiwania były takie, że czwartkowa sesja rozpocznie się słabo i rzeczywiście tak było. Polska giełda zdołała część strat odrobić, ale mimo wszystko na zamknięciu trzy główne polskie indeksy, czyli WIG20, szeroki indeks WIG oraz MWIG40, straciły niecały 1%, co i tak wydaje się być wynikiem relatywnie dobrym. SWIG80 z kolei stracił niecałe 0,4%. Wszystko to przy obrotach, które nie przekraczały 1 miliarda złotych, co dla ostatnich sesji było raczej rzadkością. Najchętniej handlowane akcjami PKN Orlen, obroty niecałe 300 milionów złotych, kolejno CD Projekt. Na Wall Street wczorajsza sesja przyniosła czwarty dzień z rzędów spadków. Dow Jones stracił około 0,4%, S&P 1%, a 1,7% na minusie znalazł się technologiczny Nasdaq. Oczywiście inwestorzy po pierwsze cały czas jeszcze wyceniają ostatnie słowa szefa Fedu, po drugie oczekują kolejnych danych makroekonomicznych, które albo będą potwierdzały możliwość mocniejszego zacieśnienia polityki monetarnej, albo wręcz przeciwnie. Dzisiaj oczekujemy danych z amerykańskiego rynku pracy. Bardzo dobra sesja w Chinach, gdzie coraz częściej nieoficjalnie jeszcze się mówi o łagodzeniu polityki COVID związanej z walką z COVID-19 w tym kraju. Do tej pory bardzo restrykcyjna polityka zero COVID prowadzona przez chińskie władze i jeżeli miałoby zostać poluzowana, oznaczałoby to lepsze perspektywy na pewno dla biznesu. Między innymi indeksy w Hongkongu dzisiaj zyskał ponad 6%. Chiny w całej Azji zdecydowanie pozytywnie wyróżniają się w ostatnim czasie. Dzisiejszy komentarz rozpocznijmy jeszcze raz od PKSA i podsumujmy po wynikach to, co działo się w ramach konferencji wynikowej. Bank zaznaczył, że szacuje, że koszty ryzyka powinny znajdować się w przedziale od 50 do 60 punktów bazowych, nie powinny tego poziomu przekroczyć. Jest to możliwe w przypadku bardzo, bardzo skrajnie negatywnym rozwoju makroekonomicznym. PKO SA podtrzymuje swoje wcześniejsze założenia 85% partycypacji klientów w programie wakacji kredytowych. Jest to wskaźnik spory powyżej średniej rynkowej. Zazwyczaj banki zakładają, że ten poziom wyniesie od 60 do 70%. PKO SA daje tutaj dużo większy bufor bezpieczeństwa w tej kwestii. Podkreślił też bank, że do tej pory wśród jego klientów, którzy korzystają z wakacji kredytowych, 20% środków z wakacji kredytowych przeznaczone jest na nadpłatę kredytu. Z szacunkowymi wynikami za trzeci kwartał roku operacyjnego 2023 po sesji przybyło CCC. Ten okres dotyczy się od sierpnia do końca października. Przede wszystkim udział kanału online już wynosi więcej niż kanałów stacjonarnych, 51,7% w trzecim kwartale. Jeżeli chodzi o suche dane finansowe, to przychody wzrosły około 18% rok do roku, ponad 2,4 miliarda złotych, skorygowane EBITDA 197 milionów złotych, a zysk operacyjny, czyli EBIT 21 milionów złotych. Jeżeli chodzi o skorygowaną EBITDA oraz EBIT, te wyniki są słabsze, czasem znacznie słabsze w relacji rok do roku. W ciągu następnych 12 miesięcy CCC oczekuje sporych zmian, między innymi ma szukać 300 milionów złotych oszczędności kosztowych. Spółka chce jeszcze raz przejrzeć swoje procesy inwestycyjne, chce spłacić część swojego zadłużenia i zastanawia się też nad pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Wyniki podała także Dino Polska. Wyniki za trzeci kwartał 2022 roku. Wzrost sprzedaży porównywalnej, czyli tej miary, którą się stosuje w handlu, dotyczy to
sklepów o tej samej powierzchni, w skrócie ujmując, wzrost ten wyniósł 33% rok do roku. Jeśli chodzi o te bardziej suche liczby, ale bardzo istotne, to wyniki są około od 5 do 8% lepszych od konsensusu rynkowego, między innymi przychody 5 miliardów 370 milionów złotych, EBITDA 536 milionów złotych, a zysk netto był na poziomie prawie 340 milionów złotych. Dino poinformowało, że w trzecim kwartale otworzyło 94 nowe sklepy, a od początku bieżącego roku 256. Zakończymy wynikami Alior Banku, też za trzeci kwartał oczywiście. Alior, tak jak inne banki, podkreślało wpływ zdarzeń nadzwyczajnych czy jednorazowych w ujęciu za trzeci kwartał. I oczywiście, tak jak przy innych bankach, wymienia się wpływ wakacji kredytowych oraz rezerw i wpłat na różnego rodzaju fundusze, na przykład pomocy kredytobiorcom. Rezerwy z kolei dotyczyły zwrotu marsz, podwyższonych marsz klientom kredytów hipotecznych, które te marże były podwyższone do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Alior Bank miał wynik odsetkowy na poziomie 856 milionów złotych, wynik z prowizji na poziomie 200, strata netto niosła 62 miliony złotych. Te dane są troszkę lepsze od już konsensus analityków, który był wystandaryzowany właśnie do ujęcia tych czynników jednorazowych bądź wpływów nadzwyczajnych. Partycypacja w wakacjach kredytowych jest szacowana przez bank na poziomie 69% i ma kosztować około 502 miliony złotych. W przyszłym kwartale, w obecnym tak naprawdę, Alior spodziewa się poprawy m.in. w wyniku prowizji i opłat. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę Państwu udanego dnia i weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.